I chciałam sobie nawet kupić te kozaki, poszłam po nie, ale stwierdziłam, że a jeszcze wejdę do Sinsaya, zobaczę, może jakieś kozaki będą. Ponieważ ja potrzebuję kozaków, które będę chodziła codziennie, wszędzie, wiecie, do pracy, na uczelnię, tu, tam, latać. No i wiecie, tak trochę było mi szkoda jednak kupić tych kozaków za 300 zł ze skóry, bo wiem, że one, u mnie kozaki są na sezon 2 max, ponieważ no ja bardzo, bardzo dużo w nich chodzę, dużo się w moim życiu dzieje, także no, no naprawdę chciałam je kupić, ale jednak gdzieś tam, wiecie, światełko mi się zaświeciło. I słuchajcie, trafiłam do Sinsaya i była super promocja, bo kupiłam kozaki ze 150 zł za 50. Wyobraźcie sobie, że naprawdę kupiłam te kozaki za 50 zł. Może nie są super ekstra piękne, ogólnie ja nienawidzę czarnych kozaków, no ale przymierzyłam, nie wyglądają źle. Nie są super ekstra fantastyczne, jeśli chodzi o wygląd. No może nie powalają, no nie powiem, że są najpiękniejsze, ale mi się podobają. Są takie zwykłe, klasyczne, mają tylko dwie czarne klamry. Tutaj są normalne, zapinane od środka, są trochę ocieplone i jak dla mnie, to one nawet jeżeli wytrzymają mi ten jeden sezon za te 50 zł, to ja się będę bardzo, bardzo cieszyła, bo w następnym sezonie, jak już wiecie, nie będę tyle latała, już skończę studia, to wtedy już mogę mieć jakieś droższe kozaki, ale na razie na ten sezon faktycznie było mi szkoda wydać tyle kasy za kozaki, bo wiem, że po prostu je zniszczę. No i kupiłam te, zobaczymy ile wytrzymają. Także jeżeli szukacie tanich kozaków, to za 5 dyszek macie w Sinsaya kozaki. I teraz reszta zakupów z Sinsaya. Naprawdę ceny mnie tam powaliły. Kupiłam taką koszulę. Ja ostatnio mam fazę na koszulę. Tutaj ma taką wstawkę jeansową, a tu jest w kratkę. I tą koszulę kupiłam za... Tutaj była cena 29,99 na metce, już po przecenie. Mówiła 30 zł za taką koszulę, no to spoko. A pani przy kasie mówi, że ta koszula jest tańsza i kosztuje 19 zł. Więc za dwie dyszki kupiłam taką super koszulę. Ona jest bardzo fajnie wytaliowana, więc to mi się w niej podoba. I kupiłam sobie jeszcze taką spódniczkę, czarną, koronkową. Wiecie, ja ostatnio polubiłam też takie ołówkowe spódnice. I za tą spódniczkę też dałam 19 zł po promocji, więc no... lećcie do Sinsaya, jeżeli potrzebujesz takiej spódniczki. Ona jest taką długością do kolanek, tak... może kawałek za kolanko, ale naprawdę taka super, super długość przy takich spódnicach. No i takie zwykłe t-shirty tu mi jeszcze zostały w takim kolorku. Ona ma tutaj tylko takie przeźroczyste bardziej wstawki na rękawkach. I za niego też dałam 19 zł, on jest na długi rękaw. Więc no, spoko, 19 zł jest taką bluzeczkę. Ja bardzo lubię te bluzki z Sinsaya, już mam drugą w bardzo podobnym kolorze. I tutaj kupiłam jeszcze taką, też zwykły t-shirt, tyle że na 3/4 rękawek za 9,90. Więc no, wiecie, zwykły taki podstawowy do ponoszenia, nawet myślałam, żeby go wykorzystać sobie jako po prostu górę od piżamy. Bo to kupiłam specjalnie taki większy, że w razie W będzie po prostu piżamą. I ostatnia, nie, przed ostatnią rzeczą, to jest taka bluza, którą kupiłam za 29 zł. Żeby chyba mi tych normalnych cen nie podaje. To jest coś takiego, też taka szersza, no po prostu bluza jak bluza. Z takim napisem. One były jeszcze różowe i błękitne. Także bardzo fajne, no 3 dyszki. I kupiłam jeszcze taki zestaw kolczyków i kolczyki były minus 50, czyli kupiłam je za 4 zł. Nie wiem, czy wy tutaj zobaczycie, ale są takie zwykłe perełki, tu są takie kwiatuszki ładne, no zwykłe takie wkrętki z kryształkiem, kokardki złote, tutaj są jaskółki i złote serduszka. Więc no nie wiem, pewnie nie zobaczycie, no ale takie zwykłe, delikatne kolczyki za 4 zł, takie wkrętki lubię. Więc jak widzicie, nie ma dużo tych zakupów. Dużo ich nie zrobiłam, ale ceny po prostu, to za jaką cenę kupiłam tutaj te wszystkie rzeczy, to wydałam za to wszystko 150 zł, to co tu widzicie, no słuchajcie, kozaki i tyle rzeczy do ubrania, więc lećcie do Sinsaya, naprawdę mają super, super promocje. Tak mówię, ja już nigdzie nie chodzę, wszystko mam, także jeżeli, aha, jeżeli jeszcze jesteście zainteresowani, to trochę rzeczy z mojej wyprzedaży szafy zostało, więc zapraszam, tutaj na dole macie link, wejdźcie sobie i zobaczcie, co tam jeszcze ciekawego zostało. Pa, pa!